27 kwietnia 1940 roku Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał inspektorowi obozów koncentracyjnych Oberführerowi Ryszardowi Glicksowi rozkaz założenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego. Projekt stworzenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego zrodził się w Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji we Wrocławiu, na którego czele stał Gruppenführer SS Erich von dem Bach-Zelewski. Obóz, przeznaczony we wstępnych założeniach dla jeńców wojennych, miał być zbudowany głównie siłami 10 tysięcy radzieckich więźniów. Z powodu nieludzkiego traktowania więźniów często dochodziło do prób ucieczki. Niestety, wszelkie nieudane ucieczki kończyły się rozstrzelaniem, a te udane przynosiły piekło dla reszty obozowiczów. Pod koniec roku 1944 wstrzymano budowę obozu. Działalność obozu pochłonęła około 1 300 000 żyć, głównie Żydów. Film przygotowali uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Jakub Kurobiowski oraz Paweł Woźniak pod kierownictwem pani Edyty Frankowicz.